Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na może nie open box już, bo unboxing w sumie haul z współpracą ze sklepem Belle Chloe, do którego linki będziecie mieli oczywiście w opisie. Na IGTV, na Instastory również było. A dzisiaj właśnie zrobimy sobie, pokażę Wam na YouTubie, co wybrałam, co do mnie przyszło, co się po drodze wydarzyło. No i oczywiście zrobimy try on haul. Także jeżeli jesteście ciekawi, co zamówiłam z Belle Chloe, www.bellechloe.com, to oczywiście zostańcie ze mną. Także pierwsza rzecz, słuchajcie, jaką zamówiłam, jest to taka bluza. Tak jak mówię, to co zamówiłam już możecie zobaczyć, mogłyście zobaczyć na Instagramie, na IGTV. Taka bluza, zademonstruję, ona się zapina w ten sposób, na ukość, tutaj może być odpięte, może być zapięte, może być, ona ma kaptur, taka jest z kapturem, ja kapturów nie noszę, nie używam, chyba że jest naprawdę zimno na polu. Dobra, teraz tutaj jeszcze ma taką zapinkę, którą możecie sobie tutaj zapiąć, czekajcie, w tenże sposób, o, na przykład na jedno, na dwa, na trzy, jak to woli, wtedy tutaj jest troszeczkę wyżej pod szyją. Tak ona wygląda, jeżeli chodzi o materiał, nie wiem, czy będę w stanie Wam powiedzieć, jaki jest materiał, gdyż jeżeli chodzi o linki od sklepu Belle Chloe, no to właśnie jakby nie dostałam informacji o tej rzeczy. Jest napisane out of stock, że jest wyprzedane, mimo wszystko przyszło do mnie, więc jakaś musiała zajść pomyłka. I tutaj mamy rozmiar L, kolor black sobie wybrałam. No ale tak jak mówię, nie jestem w stanie Wam powiedzieć nic o materiale, dlatego że ja nie mogę wejść w ogóle w ten link, gdyż tej rzeczy jakby nie ma już na stanie. Także taka oto bluza była pierwszą, jaką wybrałam. Co dla mnie jest super, słuchajcie. Po pierwsze, ma tutaj kieszonkę. To jest kieszonka, która jest atrapą. No więc w sumie ozdobna, ale co mnie cieszy, ma kieszenie. Kieszenie są dość głębokie, więc powiem Wam szczerze, że mieszczę tutaj telefon, więc to jest dla mnie super. Na zameczek tak ona wygląda. Koloru jest czarnego, nie wiem, mam wrażenie, że tutaj nie wygląda na czarną. Tak ona wygląda, oczywiście nie patrzcie na dół, bo na dole mam spodnie podomki cieplutkie. Także taka bluza to jest rzecz jakby pierwsza z mojego zamówienia, z której ja bardzo jestem zadowolona, którą cały czas teraz noszę na przemian zaraz z kolejną, którą Wam również pokażę, którą na pewno gdzieś już widzieliście mnie na jakimś filmiku. Także to jest rzecz pierwsza, jeżeli chodzi o cenę. Cena tej bluzy to 25,99 dolarów. No, także tak ona wygląda. Jeszcze raz pokażę. O tak. Ja Wam tą bluzę serdecznie polecam, bo jest naprawdę wygodna, ciepła. Przejdźmy do rzeczy drugiej, która również mi się podoba i którą już mogłyście u mnie zaobserwować. Jest to taki sweterek. Zaraz sprawdzę, jaki to był rozmiar. Ja wybrałam M-kę, rozmiar M, więc taką wygląda. Ja sobie go zakładałam, słuchajcie, na jakąś białą chyba bodajże pod koszulkę i to fajnie wyglądało. Rękawy sobie podwinęłam, aczkolwiek są świetne, bo są długie. Tak jak mówię, to jest rozmiar M, kolor biały, bo do wyboru tam chyba był jeszcze jakiś czarny i chyba jeszcze jakiś jeden. Także tak wygląda ten sweterek. Taki. On jest raczej trochę dłuższy, możemy go sobie tutaj tak fajnie boczkiem wsadzić w spodnie, jeżeli chodzi o leginsy również, do leginsów, do kozaczków, do szpilki. Nie brałabym mniejszego rozmiaru, bo ja bardzo lubię mieć takie długie rękawy. Także tak on wygląda. Tutaj może jest odrobinę rozciągnięty, więc z tego względu mogłabym może wziąć rozmiar M i byłby może ciut mniejszy, może by nie było aż tak drastycznej różnicy, może około centymetra. Ale wybrałam taki rozmiar i mimo wszystko i tak się cieszę. Jest ciepły, jest fajny, fajnie wygląda te serce, takie wydziargane, już Wam pokazuję z bliska. Mam nadzieję, że to będzie widać.
I tak jak mówię, linki Wam do tych rzeczy wkleję oczywiście w opisie pod filmem. Tam będziecie mogli sobie kliknąć i zobaczyć każdą z pojedynczych rzeczy oraz kolorystykę i tak dalej. I dwie kolejne rzeczy, która jedna, jak już wiecie, z IGTV przyszła omyłkowo. Ja zamówiłam zupełnie inne buty, a przyszły zupełnie inne, dlatego nie mam do nich linku. I nie mam ceny do tych butów, ponieważ tak jak mówię, zamówiłam zupełnie inne. Są zaznaczone jako numerek 1. Miały być też czarne i są. Rozmiar miał być US. Miał być... Czekajcie, teraz jeszcze spróbuję wejść osobno w te buty. Tak, size US 4, czyli to by... Ja nie wiem, jak to wypada, tutaj zaraz Wam powiem. To jest europejskie... Tutaj są dwa US, więc nie kumam, o co chodzi, ale ja wziąłam 4, to chyba europejskie 35, a US 8 to europejskie 40, także dziwna rozmiarówka, gdyż ja, słuchajcie, mam, ja ogólnie posiadam 37, czyli czwórkę, a tutaj bym musiała wziąć US 6, żeby mieć 34. 37. Nie kumam. Nie kumam tej rozmiarówki. W każdym razie wybrałam te US4, czyli 35 i są na mnie dobre, więc nie wiem, jak to naprawdę jest wyliczane, ale to są takie kozaczki. Tak one wyglądają. Bardzo mi się podobają. Może nie są najwygodniejszymi, bo są w środku dość takie sztywne, bym powiedziała. No i dobrze, ja pozwoliłam sobie wejść na krzesło, przyodziać sobie te buty, stoję na krześle, są one, jak widzicie, tutaj za kolano, są bardzo fajnie dopasowane, tutaj można sobie to ściągnąć. Nie chciałam Wam pokazywać się zbytnio w tych spodenkach i tak one wyglądają. Tak wygląda noga i but. Tak oto wyglądają, są bardzo dopasowane. Ja je mam nałożone, słuchajcie, na skarpetkę i pokazuję drugiego buta. Także naprawdę, naprawdę super, bardzo, ale to bardzo mi się one podobają. Super, ekstra. Mam nadzieję tylko, że będą wygodne, bo jeżeli chodzi o to, jak w nich stoję, jest naprawdę wszystko super, wszystko się tutaj zgina. Można sobie je, myślę, nawet tutaj chyba wywinąć, jeżeli by mi przeszkadzało. Tu pod spodem jest jakieś takie pseudofuterko, ale ogólnie prezentują się naprawdę, naprawdę super. Dobra, i tak wyglądały, słuchajcie, kozaczki. I ostatnie buty, jakie zamówiłam, które przyszły już jakby zgodnie z tym, co zamawiałam, tylko niezgodnie z jakoś z rozmiarem. To już coś takiego. Tak one wyglądają, ja Wam pokażę. One nieco inaczej wyglądają, niż miały wyglądać w rzeczywistości. I zaraz Wam powiem, jaki ja wybrałam rozmiar. 35, czyli jakby to samo, co te kozaki, z tym, że no niestety to nie jest US4, bo to jest jakaś 39-40. Zakładam i Wam zaraz pokażę. Zademonstruję Wam również jakoś na krzesełku czy coś, nie wiem. Tak naprawdę byłyby fajne, tylko no niestety są na mnie za duże. Tak one wyglądają. Pozwólcie, że Wam tak pokażę. O, tak, cieplutkie, mięciutkie. Tutaj można sobie fajnie wywinąć te futerko. Naprawdę coś fajnego. Także taki oto but. Dajcie znać, co myślicie, jak Wam się to podoba. Pokazuję Wam bokiem, bo nie bardzo mam jak odwrócić kamerę. Naprawdę byłoby fajne, gdyby nie fakt, słuchajcie, że są na mnie o przynajmniej dwa rozmiary za duże. Także ja nie wiem, nie rozumiem tej polityki, nie rozumiem tej rozmiarówki i w ogóle nic nie rozumiem, bo no żałuję, bo miałabym fajne buty na zimę, a tymczasem będę je po prostu musiała odsprzedać. Nie bawię się w odsyłanie, chyba że przysłaliby mi drugą parę, ja im napisałam, że przysłali mi dużo za duże, także nie wiem, no zobaczymy. Takie oto buciory i cena ich to 48,99 dolarów, także
Niedużo, nie mało, nie wiem, same ocencie. Ogólnie myślę, że pierwotna ich cena 95,99 to naprawdę nie wiem za co. Nie wiem za co, bo oryginalne jakieś tam buciory kupicie w tej cenie. 48 dolarów, no to jakieś 3 dychy, no to jest taka cena, wiecie. To są naprawdę fajnie, nie wiem, tylko no jak gdybym dłużej ponosiła, to bym mogła Wam więcej o nich powiedzieć. Bardzo żałuję, że są na mnie za duże. Niestety łapka w dół za te buty, bo tak jak mówię, zaznaczyłam rozmiar taki sam jak tych poprzednich. Te poprzednie przyszły dobre, a te przyszły za duże. Mało tego, nawet nie jestem w stanie, słuchajcie, zweryfikować za bardzo rozmiaru, ponieważ niczego, ale to niczego nie widzę. Ani na podeszwie. Słuchajcie, nie mam pojęcia, gdzie spojrzeć, żeby sprawdzić rozmiar tego buta, ale to jest jakaś 39-40, więc jeżeli komuś z Was, którejś z Was by się naprawdę podobały, to bardzo proszę piszcie mi prywatnie. No nie ma nic na języku, nie ma nigdzie, ale bardzo fajne, naprawdę na zimę, porządna podeszwa, w środku futerko, widzicie taki baranek, naprawdę bardzo fajne, fajnie pachną, lubię nowe, zapach nowości takich butów, także żałuję bardzo, że niestety, ale nie wyszło. Jest jeszcze niebieski, czarny i różowy. Ja chciałam taki ekri, ponieważ takich nie mam. No, także tak by wyglądały moje zakupy. I ostatnia rzecz, jaka jeszcze miała przyjść i nie przyszła, była to kurtka. Kurtka skórkowa, której zdjęcie Wam wkleję, ale niestety nie dotarła. Także to był jakby, nie wiem, brak w ogóle totalnie tej rzeczy w zamówieniu. Nie wiem, o co chodzi. Nie rozumiem. Także tak by to wyglądało i jeszcze niespodzianka na sam koniec. Na hasło Agnes, Agnes z dużych liter, Agnes 12, macie 12% zniżki na stronie bellechloe.com. Także serdecznie Was odsyłam, jeżeli chodzi o kozaki, sweterek i bluzy, naprawdę są świetne. Nie doszła kurtka i buty jedne przyszły za duże. Także musicie na pewno się z tym liczyć, że jakieś tam mini pomyłki mogą nastąpić. Na paczkę czekałam około 2 chyba tygodni, także mniej więcej tak to wyglądało. Przypominam, 12% zniżki na hasło Agnes 12. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia niebawem. No i co? I tak jak mówię, 12% zniżki do wykorzystania na stronie bellechloe.com. Trzymajcie się, buziaczki dla Was. Pozdrawiam, pajo!